Dzień dobry! Dziś w cyklu tu było, tu stało dwa obiekty należące do króla cegły, czyli Kazimierza Grancowa. Przejdziemy się po mieście śladem cegły i posłuchamy, co cegły mają nam dziś do powiedzenia. Przyjrzymy się też współczesnej ochronie zabytków, na przykład przez rozjeżdżanie tychże zabytków koparką. Przypominam o Instagramie: opowiadam historię, gdzie zabieram Was częściej na spacery. A jeśli doceniasz moją pracę, możesz mi postawić kawę z linku w opisie tego filmu. Dziękuję i zapraszam na spacer. Zacznijmy od konkursu. Jesteśmy niewątpliwie w Warszawie za cara, bo tak wskazuje podpis i stempel na pocztówce. Pytanie: jaka to ulica? Prawne oko wypatrzy w tle charakterystyczną budowlę, a mianowicie dzwonnicę Soboru Aleksandra Newskiego na dzisiejszym Placu Piłsudskiego. Zatem patrzymy na ulicę królewską z wysokości mniej więcej skrzyżowania zgraniczną. Jeśli popatrzymy na to miejsce dziś, to widzimy, że królewska nie zachowała wiele ze swej królewskości. Rozkwit ulicy przychodzi z Augustem II i jego osią saską. Patrzymy teraz na drogę do Grzybowa, czyli na królewską łączącą krakowskie przedmieście z jurydyką grzybów. To jest dzisiejszy ogród saski. Jedynka to późniejszy pałac saski, a szóstka to późniejszy. Pałac Brilla daty czerwonym kolorem mówią, kiedy August II przejmował dany obiekt czy obszar pod oś Saską. W każdym razie ulica nabiera prestiżu i jak pewnie pamiętacie z poprzednich filmów, w tym trójkącie władzy, czyli obok pałacu Saskiego i pałacu Brilla swój pałac stawia także marszałek Bieliński. Z czasów kamienic została tu tylko okaleczona kamienica Górewicza, o której też już opowiadałem. Mało kto jednak pamięta, że przy okazji planowanej odbudowy tzw. pałacu Saskiego i pałacu Brilla, ustawa przewiduje też odbudowę kamienic. Przy Królewskiej, dokładnie Królewskiej 6, 8 i 10 na 12. A skoro tu już jesteśmy, to fundamenty Pałacu Saskiego i Pałacu Brilla przez zimę nie zostały zabezpieczone, co samo w sobie jest skandalem, ponieważ były wystawione na wodę, śnieg, mróz, odmarzanie, a więc zapewne znakomicie zrobiło to tym starym cegłom z XVIII wieku. Rzutberetem stąd, czyli na królewskiej 16, swój pałac czy kamienicę stawia Kazimierz Grancow. Brzmi jak słynny Schodow czy dworców, ale rodem pochodził z zachodu. I ten pałac był niezwykły z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że to pierwszy w Warszawie dom w stylu wiedeńskim. Projektuje go Witold Lanci, tudzież Lanci, który w tej okolicy zajmował się większością budynków. On to przebudował sąsiedni, charakterystyczny budynek, czyli giełdę, a to z kolei budynek z dawnej ujeżdżalni, a wcześniej była tu operalnia Saska. Jego dziełem był też hotel Brilowski. Skoro Brilowski i widzimy Staw, to mógł stać tylko w jednym miejscu. Stał oczywiście do czasu, aż przyszli ci panowie i przynieśli nam zachodnie standardy. Zresztą zdjęcie nie jest przypadkowe, bo w tle jest ruina tego hotelu. A jeśli nadal myślicie, że Hugo Boss projektował mundury dla Wehrmachtu czy SS, to pragnę rozbić ten mit. Hugo Boss był tylko jednym z wielu podwykonawców. Oczywiście był nazistą i wykorzystywał ludzi do niewolniczej pracy, ale w tym nie różnił się od Volkswagena, Porsche, BMW, Deutsche Banku, Siemensa, Doktora Edkera, Allianza, Continentala. I wielu, wielu innych mogę tak długo, chociaż nikt nie pobije koncernu Bayer, który dziś robi aspirynę, a w czasach wojny eksperymentował na więźniach obozów koncentracyjnych. Ten temat mam dość dobrze opracowany. Zachował się na przykład taki list pracownika Bayera z Dachau, gdzie pisze on: Cytuję, Znalazłem tu wspaniałe grono towarzyszy. Wydaje mi się, że trafiłem do raju. Druga ciekawostka: Dom Grancowa był lokalem handlowym. To parter. I biura na pierwszym piętrze, apartament Grancowa to piętro drugie z charakterystycznym balkonem. Na trzecim piętrze była zaś czynszówka. Grancow pieniędzy nie szczędził, mówi się nawet, że chciał konkurować splendorem z pobliskim pałacem Kronenberga. Grancow umiera w 1912 roku, ale kres... Temu pałacowi przynoszą dopiero ludzie austriackiego akwarelisty, a po wojnie nie było dobrego czasu dla pałaców. Nastąpiła więc rozbiórka, co nie znaczy, że nic z tego domu nam nie zostało. Wystarczy udać się do królikarni, gdzie stoi pomnik walk o to miejsce podczas Powstania Warszawskiego. Na kolumnach zresztą widać ślady po pociskach, ale ważniejsze jest to, że te trzy korynckie kolumny pochodzą właśnie z pałacu. Grancowa. Zapytacie, na czym Grancow zbił taki majątek. Tu historia robi się ciekawa, bo jeśli jesteście z Warszawy, to choć o Grancowie mogliście nie słyszeć, to prawdopodobnie dziś korzystacie z wyrobów tego pana. Chodzi o cegłę. Tu robimy krok w tył, bowiem historię Warszawy można opowiedzieć za pomocą cegieł, od cegieł średniowiecznych, których wbrew intuicji w Warszawie trochę zostało. Jeśli chcecie więcej wiedzy o średniowiecznej cegle, to odsyłam do bibliografii, do znakomitych publikacji pana Marcina Kudłacika, który, że tak powiem, zęby zjadł na średniowiecznej cegle warszawskiej. Niemniej niezależnie czy mieszkacie w kamienicy, domu z wielkiej płyty, czy na strzeżonym osiedlu, prawdopodobnie korzystacie z cegły grancowa, bowiem do dziś pracują one w warszawskich wodociągach, ale o tym za chwilę. Od średniowiecza, przez Grancowa, aż do ostatniej wojny cegły opowiadają historię. Zobaczcie taki szczegół. Warszawskie mury miejskie, uważne oko dostrzeże tu i ówdzie czarną fugę. To nie jest przypadek, ani Murażowi się nie pomyliło. Zasada jest taka, że to co pod linią zaprawy to materiał oryginalny, średniowieczny. A to co ponad to rekonstrukcja po zniszczeniach wojennych. Jeśli coś z tego filmu chciałbym, żebyście wynieśli, to to, żebyście się przyglądali starym cegłom bardzo uważnie, bo uważne oko dostrzeże na przykład sygnaturę, czyli znak rozpoznawczy cegielni. Tu Kościół św. Wojciecha na woli nie do końca jest świętego Wojciecha, dlatego na przykład na drzwiach jest SS Sanctus Stanislaus, a nie SA Sanctus Adalbertus, ale tak to zostawmy. Kiedy przyjrzymy się bliżej cegłą, to widzimy chociażby chylicę pod Konstancinem Jeziorną, ale jest tu też cegielnia Dreglin. Tu widać, że kościół się zmieniał, bo Dreglin to pewnie oryginalna cegła, a ta jaśniejsza cegła i inna zaprawa to późniejsze przebudowy. Niestety kościół przeszedł wiele remontów, które powoli zacierają te ślady przeszłości. Inny język tych cegieł jest dużo cichszy. Wiemy z historii, że kościół ten był obozem przejściowym dla ludności cywilnej wypędzanej z Warszawy. Miały tu miejsce też egzekucje, o czym przypomina wmurowana tu tablica. Do tego kościoła została zagnana także moja babcia, zanim trafiła najpierw do Pruszkowa, a potem do Niemiec. Babcia opowiadała, że zgromadzeni tu ludzie, nie mając z oczywistych względów naszych środków komunikacji, pisali na murach kościoła informacje dla swoich bliskich i rodziny. Podobne świadectwo możecie znaleźć w Muzeum Warszawy, ponieważ pisano właściwie wszędzie, gdzie dało się pisać. Takie informacje były też bardzo pożyteczne przy powrocie do Warszawy, i tak rodziny się znajdowały. W każdym razie postanowiłem poszukać takich napisów z czasów wojny w tym kościele. Być może coś jeszcze ocalało po tylu, latach. I są takie napisy, niestety coraz gorzej widoczne, niezabezpieczone i nieoznaczone. Tu ewidentnie na przykład widzimy rok 44. ale teraz porównajmy to z innymi śladami. Ulica Niska, po prawej stronie niby zwykłe ogrodzenie, a jednak są tu zabezpieczone ślady po kulach, jest tablica w dwóch językach, jakaś strona internetowa. Środowiska żydowskie zadbały o takie okruchy i bardzo dobrze. Wnioski zostawiam Wam. Teraz chcę włożyć kij w mrowisko i odnieść się do mitu, jakoby część miast z ziem odzyskanych, jak Wrocław czy Szczecin, miała być rozbierana na rzecz Warszawy, szczególnie Starego Miasta. I to nawet nie jest mit, to dogmat zaszczepiony w wielu umysłach tak mocno, że podważanie go grozi stosem, ale spróbujmy. Po pierwsze, nikt do tej pory nie przedstawił choćby jednego dokumentu przyjęcia w Warszawie cegły z ziem odzyskanych i skierowania tejże cegły na placę budowy. Po drugie, krąży jakaś nieudokumentowana liczba 600 milionów sztuk Cegieł. Pan Kudłacik daje takie porównanie. Malbork to około 15 milionów cegieł, więc w Warszawie mielibyśmy zamiast maleńkiej starówki 40 zamków z malborka. Po trzecie, w Warszawie odzyskiwano cegłę z rozbiórki, a potem wymyślono gruzobeton i materiału było tak dużo, że usypano trzy górki m.in. z gruzu, to jest kopiec powstania, górkę szczęśliwicką i kopiec na moczydle. Po czwarte, jeśli starówka byłaby budowana z cegły z ziem odzyskanych, to mielibyśmy sygnatury na tychże cegłach z ziem odzyskanych, a nie mamy. Co zatem stało się z cegłami z Wrocławia czy Szczecina? Teza robocza jest taka, że był to zorganizowany szaber pod patronatem państwa i pod szczytnymi hasłami. I tu akurat niewiele się zmieniło do dziś. Porównajmy Ile pieniędzy całkiem niedawno gdzieś przepadało i przepływało pod hasłem walki z wirusem celebrytą? Czy ile pieniędzy dziś znika za naszą wschodnią granicą też pod szczytnymi hasłami? Ergo, cegieł ze Szczecina czy Wrocławia szukajcie raczej w Nowej Hucie, a nie w Warszawie. Wracamy do Grancowa. W 1863 roku kupuje ponad 60 hektarów ziemi na terenie dzisiejszej elektrociepłowni Kawęczyn. I z tutejszej gliny wyrabia cegłę. Idzie mu to tak dobrze, że jego produkty, bo nie chodziło tylko o cegły, zdobywają słabe od Petersburga. Po Chicago. Nic więc dziwnego, że cegła ta legła ostatecznie u podstaw Teatru Wielkiego, Synagogi na Tłomackiem, Kościoła Wszystkich Świętych czy Pałacu Kronenberga. Nie dziwi też, że kiedy duet Starynkiewicz-Lindley bierze się za tworzenie wodociągów, to Granzow znajduje się tu ze swoją cegłą. Jak to wyglądało? Otóż, do budowy wodociągów potrzeba było milionów cegieł i to innych niż dotąd produkowane. Lindley postawił na jakość i trwałość, więc zażądał choćby. Pięcioletniej gwarancji na cegłę, a wtedy gwarancja była terminem nieznanym, to znaczy była gwarancja do bramy i się nie znamy. Zatem wzięto próbki cegieł ze wszystkich cegielni i poddano je testom. Najlepsze były te, które pochłaniały jak najmniej wody. W tej konkurencji odpadły wszystkie cegielnie po lewej stronie Wisły, zatem wysłano zapytanie do kilku cegielni po prawej stronie Wisły. Pierwszy zgłosił się Grancow, potem było jeszcze kilku innych. Daruję Wam szczegóły, jak te cegły moczono, ściskano, ale grancówka, czyli cegła grancowa, ostatecznie znalazła się w systemie wodociągów warszawskich. Oczywiście zapytałem w wodociągach, jak to wygląda dziś. Dostałem odpowiedź, że nie mają szczegółowych danych, ile oryginalnych cegieł procentowo do dziś pracuje, ale szacują, że nadal jest to znacząca. Większość. I tu moi drodzy jest prawdziwa ekologia. Zrobić coś raz a dobrze, a nie tak, że sprzęt psuje się akurat po dwóch latach gwarancji. O jakości cegły grancowa świadczy też to, że była wielokrotnie wykorzystywana. Jestem teraz na Grochowie, dom, który jeszcze nosi ślady wojny. Mieszkają tu nadal ludzie, choć widok jest wstrząsający. W każdym razie, jeśli się dobrze przyjrzymy, to mamy zamurowane okno i to cegły z kawęczyna. Ewidentnie ktoś te stare cegły znalazł, może z jakiejś rozbiórki i okno zamurował. Z tego co wiem, cegły grancowa można jeszcze znaleźć normalnie w domach z lat 70. XX wieku teraz grób grancowa na cmentarzu ewangelickim na Młynarskiej oczywiście wykonany z produktów grancowa jeśli wierzyć doktorowi bojarskiemu to grobowiec ten nie był gruntownie remontowany od ponad 100 lat bo nie trzeba dobrego wyrobu naprawiać o Grancowie zostało coś jeszcze. Jeśli tym razem pojedziemy na Rembertów, to ostał się ten budynek. Dziś komunalny kiedyś był fragmentem osiedla dla robotników, bo trzeba powiedzieć, że Grancow wpisywał się w taki nurt przedsiębiorców warszawskich, którzy dbali o swoich pracowników, więc wybudował nie tylko osiedle dla 650 osób, ale też, czytelnie, ochronkę dla dzieci, szkołę, a nawet ubezpieczył pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest tu też maryjna kapliczka z próbką produktów Grancowa w postaci płytek. Jest ten budynek w takim stanie jak widać, ale to jeszcze nie jest dramat. Dramat polega na tym, czego tu nie widać, a nie widać willi Grancowa, czyli budynku administracji. Grancowowi dostało się tylko rondo, a rzeczony budynek, to była żywa reklama zbudowana z najwyższej jakości produktów, na przykład z ceramicznym przewodem kominowym. Reklama to nie przesada, bowiem w wille było widać z okien kolei terespolskiej. Przy okazji mamy relikt dworca terespolskiego na kijowskiej, kiedyś to był skład złomu, teraz szczerze mówiąc nie wiem co tu jest. Wygląda to tak jak widzicie. Ale o resztkach dawnych zabudowań kolejowych będzie osobny film, więc teraz to tylko pokazuje na zaostrzenie apetytu. Wracamy do Willi. Budynek eklektyczny z wieżyczką przetrwał obie wojny, ale to, co za cara było reklamą, to w tak wolnej Polsce stało się symbolem upadku. Willa wpisana do rejestru zabytków w latach 80., w 2013 roku została kupiona przez prywatnego inwestora, który obiecał budynek odbudować. Pojawiły się wizualizacje, banery. Ale ktoś uznał, że najpierw trzeba wille rozebrać, żeby postawić ją na nowo. No i rozebrano, a właściwie zburzono za pomocą koparki w dwa dni. Potem znalazł się ekspert, który stwierdził, że uratowano za mało cegieł, żeby wille odbudować. Konserwator zabytków przyznał rację, a minister kultury uznał, że skoro budynku nie ma, to należy go wykreślić z rejestru zabytków. Ale wtedy był 2016 rok, czasy Hanny Gronkiewicz-Walc, więc nie takie rzeczy w Warszawie działy się z kamienicami. Tu chcę przypomnieć, bo może ktoś ogląda mnie spoza Warszawy, że reprywatyzacja tamtych czasów to nie tylko stosunki własnościowe dotyczące budynków. To też Jolanta Brzeska, mieszkanka na Bielaka 9, która sprzeciwiała się tzw. czyścicielom kamienic, więc została żywcem spalona w Lesie Kabackim. Sprawców oczywiście nie znaleziono do dziś, a policjant, który zbierał próbki, oczywiście popełnił samobójstwo. Więc w tym kontekście zburzenie willi. Nie robi najmniejszego wrażenia. Dziś jest tu parking i śmietnisko, i wszyscy są szczęśliwi na czele z panem Piotrem Brabanderem, który wtedy był stałecznym konserwatorem zabytków. Pan Piotr ma tak liczne cudzysłów zasługi w ochronie zabytków w Warszawie, że tylko wspomnę na przykład szklaną czapę na hotelu europejskim, co jest już sztandarowym przykładem tzw. Warszawskiej Szkoły Konserwacji Zabytków, czy zgodę na wyburzenie smyka, czyli cedetu, i to tak perfidnie, że jak dziś zajrzycie do środka, to deweloper zostawił tu oryginalny słup za szkłem i podpisał, że jest to rewitalizacja. Tu trzeba przypomnieć, że budynek Cedetu to bodaj pierwszy w powojennej Warszawie przykład realizacji zasad Corbusiera, czyli budynek modernistyczny. Jak ten powiew zachodu przeszedł przez komunistyczne tryby, tego nie wiem. Niemniej deweloper Cedet wyburzył, zostawił kilka słupów i nazwał to rewitalizacją. Pan Piotr ma też na sumieniu wybebeszenie gmachu audytoryjnego Uniwersytetu Warszawskiego i wiele Wiele innych, oczywiście, za nic nie odpowiedział, a dostał awans do ratusza. Podsumowując, zdaję sobie sprawę, że miasto nie jest skansenem i losy wolskich czy praskich ostańców są przesądzone, ale szkoda mi tych budynków i historii, jaka za nimi stoi. Dlatego Lubię wśród nich spacerować, dopóki jeszcze stoją. I przypominają mi się tu słowa z książki warszawskiej Pożegnania Nomen Omen. Cytuję: Kamieniczki jeszcze przed kilkudziesięciu laty wyglądały nie najgorzej. Dziś mają taką smutną minę, jakby pytały, co my tu właściwie robimy w tym dziwnym, obcym świecie. Dziękując za dzisiejszy spacer, już zapraszam Was na następny, gdzie przyjrzymy się smokom, syrenom i arturiańskim legendom w historii Warszawy. Do następnej historii!